Cześć wszystkim, witam. Papalu jedynkę One Piece Asa Tech. Stwierdziłem, że wam zrobię drugi sezon, nie? Skoro robię drugie sezony dla Papalu i 2 i 3, a już w sumie chyba trzecie, niektóre są, no to Papalu jedynka nie może być jakby w tyle z tym, nie? I w ogóle tak. Ta gierka jest tak stworzona, jak wiecie, że ma te czarne tło w koło. Jeżeli coś się będzie działo, to ja po prostu wam to utnę i tyle. A jeżeli nie będę miał jak uciąć, to po prostu będziecie musieli z tym mieć odcinek. Ale myślę, że jakoś się da to uciąć przynajmniej do minimum. No. No i teraz tak, jak to będzie wyglądać? No tak samo jak z papaskami. Chciałem zrobić tutaj też formę jednolevelową. Więc jeden level to jeden odcinek. Nawet trening będzie miał swój osobny odcinek. Chciałem tak zrobić, więc zobaczę jak... Tak jak z papami 2 i 3, tak. Tak jak tam z warpiami, tak tutaj. I tutaj też będziecie mieli 3 levele, tylko że każdy level to osobny odcinek i... przy każdym levelu się z wami witam i po każdym levelu się z wami żegnam. No. Dobra. To jedziemy. Weźmy sobie slot A. Darmowa pizza dla każdego, dzisiaj tylko. Papa Louis daje Royowi pizzę, idzie robić kolejne, więc tak. Tak się zaczyna gierka. Okej, okay, tutaj potworek się odzywa. No, pizze potwory są, nie? Okej, okay. I pizze wciągają Papaluiego do swojej krainy. Training stage, tak, training stage też będzie miał osobny ten, swój odcineczek, nie? Nie, widzę, że nie będzie nic trzeba ucinać, więc jest dobrze. Okej, okay, ale ta jakość, to ja jakości w żaden sposób nie zmienię. Mogę? Nie wiem, chyba nie ma różnicy w jakości, czy jest. Nie, nie ma. Dobra, to niech zostanie jak jest. Dobra, to tak. 3 minuty już, już początek. Roy nam powiedział, jaki jest tutorial, nie? Poruszamy się strzałkami, tak? Okej, okay, na razie nie wiem, jak się skacze. A, spacją. Dobra. Tylko wysoko skacze, nie? Tutaj jest coś? Nie, tu nic nie ma. Mamy monetki 00. Dwie pizze do znalezienia, tak? I dwie bomby do wykorzystania. Zbieramy te monetki. Będę oczywiście starał się robić levele na 100%, więc... możecie być tego pewni. I teraz tak zetką się biło. Dobra. Trochę w to nie grałem, więc muszę sobie go przypominać. Ostatnio jak grałem, to wtedy jak mieliście serię. Okej, okay, i tak, bomba. Każe nam użyć, to użyjemy. Trochę średnio wygodnie się skacze z pasją, ale dobra. Przeżyjemy, nie? Okej, okay, i teraz tak, mamy Pizza Monster, Pandus can't cut it, czyli... O! A, no właśnie, pizzą. Tak, i... O, właśnie, życie straciłem. Ej. Właśnie. Pokazało nam jeszcze, jak ale przypadkowo się to odkryło. Tak. No, i właśnie, on może unikać, nie? Więc mamy pierwszą pizzę. Więc tak, żeby ją zbić, to trzeba... odbić jej ser. Jeżeli wpadniemy w ser, to trzeba się poskakać. Tutaj, żeby wziąć pizzę, to trzeba nacisnąć strzałkę w dół. Czy najpierw podejść do pizzy, kliknąć strzałkę w dół i potem z tą pizzą pójść dalej.
I teraz mamy kolejne bomby, nie? X-em mogę. Bomba też, że załatwi tą pizzę, więc okej. Super. Mamy żyćko. Mogę ten? Właśnie. Jedna bomba. Znaczy jedną. Bomby są na sztuki, nie? Więc jak je stracę, to będzie bez, będziemy bez bomb. I teraz tak. Uratuj uwięzionych. Wszystkie pizze, jeżeli zbierzesz z levelu, to możesz je położyć na. Tutaj, nie? Szczerze mówiąc, to trochę nie zapomniałem tego szczegółu, że tak to było. Trochę mi się zapomniało, jak się pizzerię grało. Dobra, mogę jeszcze tak i mogę zabrać te monetki. Tutaj mogę gdzieś sobie polecieć, ale chyba nigdzie nic nie ma. Gdzie lecę? Aż tu. Okej, wracamy. Monetki zawsze dobra sprawa, nie? Skoro potrzebujemy bombę, więc tak. Level complete. Level complete. I dalej będziemy jechać przy kolejnym tym. Ale w jednym terminie mogę wam wcisnąć 3, nie? Ponieważ jest to krótkie, no to też będzie mało wymagać, nie? Dzięki za ratowanie, mam. Dzięki za uratowanie mnie. I ja mam. Jestem Crusader Paper. Jestem. I am a Crusader Paper, tak? Salesman by the way. Kiedy zbierzesz monety, bring them. Przynieś je. Kiedy zbierzesz monety, możesz przynieść mi i kupić więcej bomb pieprzowych. Just come to your pizza parlor and talk to me to buy more pepper. Tylko 10 monet za pear shaker, ok. Miła robota, wracamy. I've got so bad. Bad news, Vouch. I just delivered those pizzas to every room in our building. Dobra. There will be pizza monsters everywhere. Our customers are probably trapped in cages too. Go check out all the rooms in the building and free the tenants. We're counting on you, Papa. Find out which who behind all of this. Nie chcę mi się tego tłumaczyć, więc dobra. Tutaj są bonusy do zbierania, więc mi się będę, będziemy zajmować. Czy znaczy, mogę jakoś stąd wyjść? Nie. Więc w tym miejscu się z wami rozłączę, więc skoro powiedziałem, że jeden level to jeden odcinek, no to tak będzie, nie? Będziemy robić levely na 100% przy pierwszym wejściu do levelu, nie? Okej, to do zobaczenia. Cześć!